Michał, dziękuję za zamówienie od nas. Moje zamówienie nie przyszło. Ja nie angielski, ja nie rozumiem. Dzięki, pa. Hej, hej, moi drodzy. Z tej strony Shiro. Kończymy dzisiaj naszą mapkę. Przynajmniej mam nadzieję, że ją skończymy. O Jezu, jak daleko. Nie zauważyłem tego. Tu mamy cel dotrzeć do portu. Mam nadzieję, że to dzisiaj skończymy. I będą takie dwa odcineczki, które wam zademonstruję w gierkę. I zobaczymy, jak to się będzie dalej oglądać. Dobra, wieża myślicieli. Pozwala odwiedzającemu bohaterowi zrekrutować chińskie Tinkerbole. Nowe jednostki pojawiają się co tydzień. One są strzelające. Kapitalizm z balą. Stworzenie nie poddaje się ukrytyckiej magii. Jednostka posiada 35% redukcji obrażeń magicznych. Trochę jak Loch. Kupimy wszystkie oczywiście. I kolejna kasiorka. Oczywiście idziemy full exp. Trzy wódeczki. Wiedza zawarta w tej księdze zwiększa doświadczenie twojego bohatera. Twój bohater zyskuje 1000 punktów doświadczenia. No i kolejny chiński rynek. Oho, dobra, może sobie jednostki jakoś ostatnie, co? Nadal nie wiem, czy ona jest jednostką strzelającą. O! Mamy matrioszkę jeszcze. Nigdy nie wiesz, co znajdziesz w środku. 6 punktów mocy, 1 punkt huk wieczego. O, tu tego nie ma. I 20 punktów many. Dobra, bierzemy matrioszkę. Nie wiem, czemu mnie jej nie zaaktywowało. W sumie nawet nie wiem, skąd my ją mamy. A, ale miałem sobie tych bohaterów rozdysponować. Strzelców bardziej wziąłbym na środek. Tu bym wziął tak. Tu bym wziął tak. Tutaj można to zrobić w ten sposób. Żeby zawsze można było chronić tych naszych strzelców. A, i mamy jeszcze jeden punkt umiejętności, z tego co widzę. Od razu tutaj walniemy skill pointsy w level drugi. I lecimy. Polska, kradnąc niewłaściwą paczkę, nie wiedziała jeszcze, co właśnie sprowadziła na Europę. Zobaczymy, może coś się tam będzie działo. Uuu, ktoś tu nie przetłumaczył. Dobra, chiński market, próbując go okraść. This market can end in tragedy. A, że ten kradzież z tego marketu może dokończyć się tragedią. Aha, dobra. Czyli to samo co było tam, tylko nie wiadomo dlaczego tutaj się to nie przetłumaczyło. O, no i mają sporo jednostek strzelających. Nieciekawie. Nie mamy jak podlecieć tam do nich nawet. 12-12, dobra. A nie, dobra, luz, są słabe jednostki. Tylko ich jednostka będzie pierwsza strzelać, potem nasza, ta słabsza. Nie widzi mi się to, no ale dobra, zaczekamy. Plumberem też zaczekamy. Plumber. Tu też czekamy. Ej, nie strzelaj. 4, no ale mogą mi zabić tego naszego. Dobra, jednak nie zabiją. Nie było tematu. To jest jednostka strzelająca jednak, co zajebiście. Nie jest jakoś cudowna. I myślę, że tak, dobijemy na pewno naszym bohaterem tą jednostkę, więc możemy już tu strzelać bez problemu. 5 na 5. 100% pewny kill. Tą się depujemy jednostką. Ilu zabiję? 2-4, nie opłaca nam się. Osa w Polskę, buraku. To są jednostki pierwszego poziomu, więc ja bym to zrobił w ten sposób, że zastrzeliłbym tego, żeby on już się nie zaskał tutaj. Polandbolem zatkujemy tę dziesiątkę. I bohaterem powinniśmy go dotłuc. No i ładnie wyszło. Zero strat. Kolejne ekspy. Nie zły, to jest przeciwników. Dobra, Tinkerball. Lecimy na niego. Teraz sobie węgiel zbierzemy. Bo tu chyba nic więcej nie ma. Dziękuję za zamówienie od nas. Tak patrzę mniej więcej. Moje zamówienie nie przyszło. Ja nie angielski, ja nie rozumiem. Dzięki, pa. Typowe AliExpress.
Mówię, te teksty, to po niektóre są naprawdę świetne. Świetnie wykonane i takie dosyć życiowe. Naprawdę genialne. W końcu możemy coś użyć, 19, nie? Bo oczywiście jednej tury nam jeszcze nie minęło. I są same strzelające. No nie jest dobrze. To jest trzeci poziom, jednostka. No to wyruszamy naprzód. Naszym plumberem też lecimy. Dobra, jakiś taki złoty strzał na te czwórki chyba. No i zaczyna się. Jeden. Dobiją nam go. Trudno. 3-1-3, więc tego już na razie możemy sobie odpuścić. To jest ten. Jeszcze critical wpadł. 3-1-3, to jest ten. Święta terakotowata armio. Dobra, walimy tą czwórkę. Wiesz, w sumie... A nie, są jeszcze dwie trójki. Nie, jedna trójka, bo jedna jest nasza. Chyba zdąży strzelić. Czy jeszcze na pewno zatkujemy tą naszą trójką? Bo dużo jej nie zrobimy. Jeden. Atakujemy tego. Już mogliśmy w sumie dotłuc. I byśmy mieli od razu następną turę. Zjebałem to trochę. Teraz lecimy kolejną jedną jednostkę tutaj. Tak to wyszło bez strat już dalej. To ciebie się pozbywamy. No i chyba już dojdziemy, czy nie dojdziemy? Nie dojdziemy. Ten będzie atakował. Już nie atakujesz. I ostatni rzut. No dobra, straciliśmy niestety naszego gwardzistę i 4 plambery, więc delikatne straty były. Strażnica pozwala odwiedzającemu bohaterowi zrekrutować Xing Jing Guard Bo. A tu większa moc bohatera, dobra. Otrzymujesz jeden punkt umiejętności. Zbieramy kaskę. I możemy te rekrutować znów. No dobra, no to znów mamy na maksa te jednostki. Mielibyśmy ich więcej, no ale niestety. Lecimy dalej. Nie podkopuj mojej ekonomii. Co? Jak? Podnieś swoje płace. Aha, to samo było wtedy. Czyli już teksty się zapętlają niestety. Ale znów mamy jednostki w zwarciu, więc musimy się przejmować. Jezu, znów zrobiłem defa. Kto wymyślił, żeby bohaterem można było się defować? To jest głupie. To jest głupie. Ja myślałem, że jeszcze jedną turę pominąłem. To było głupie, naprawdę. Cztery, sześć. Już zostały 3. Czy te jednostki są tak do siebie podobne, że nawet jak się patrzy tutaj na ten paseczek, to i tak, czy inaczej, nie dowiesz się dokładnie, która to jest jednostka. Znaczy, no jeżeli tam sobie klikniemy, to mniej więcej, czy klikniemy, najedziemy, to widzimy, która to jest jednostka, nie? Ale tak czy inaczej, jak się patrzy tak na szybko, no to już jest z tym problem. Więc na pewno napiszę do twórców, że jest kilka rzeczy do poprawki. I kolejna trójeczka. Może nie będziemy używać many, nie opłaca się nawet. Nasz King Jing kończy walkę bez żadnych strat. O, chyba jakiś znów artefakt poleciał. Ulubieniec Churchilla. Niewypalające się cygaro Churchilla. Daje 2 laka. Nie jest źle. I mamy kolejny bonus do talentów. Do trzecie. Idziemy na DPS-y jak najwięcej. O, i obelisk jak w Herosach. Dobra, to możemy Tinkerbole. Też sobie weźmiemy, że będziemy mieć 6 jednostek.
Ale nie jest tak mało. Mamy kolejny poziom. Już sobie robimy na trzeci poziom i zaraz będzie czwarty. I będzie miło i przyjemnie. Tu kolejne jednostki będą, to akurat je weźmiemy. Dobra. Te misie wyglądają na groźne. Lepiej, żebym zrekrutował armię. Jakie misie? Gdzie ty widzisz misie? A tu są misie. Panda Rider Ball. Jacyś hunowie. No i manę odzyskaliśmy. Antyczne tablice umieszczone na tym obelisku przekazały ci antyczną wiedzę. Twój bohater zyskuje 2000 doświadczenia. Mieliśmy kolejny poziom? Nie. Więcej kasy. Kolejne expy. Kasę mam aż na to. Nikt nie wie, co znajduje się w tym garze. Legendy powiadają, że pewien gal wpadł do niego za młodu. Raz na tydzień zakręty gar regeneruje wszystkie punkty ruchu twojego bohatera. Dobre nawiązanie, nie powiem. Kolejne tablice. Dobra, mam więcej rodzajów pierogów. Spoko, możecie i mieć. W sumie to prawda, bo Chińczycy mają dosyć sporo tego. Takie małe pierożki. Dobra, same w zwarciu, więc kurwa znów kliknąłem czekaj. Znaczy koniec tury, nie czekaj. Tym się też defujemy. No i już pewnie jeden kill nam odszedł niestety z tego. Już jeden. 4-6. Ej, co one takie mocne się zrobiły? Dobra, dużo ich nie zostało. Będziemy teraz atakować od razu w zwarciu. Nie, nie będziemy atakować w zwarciu. Jeden. To jest 4, trzeba pamiętać o tym. A zatykujemy trójkę. Tylko jeden, naprawdę? I 3. 1-2-1, dobra, dwójkę. Padł kolejny. Tutaj zaatakujemy. Plumber nam niestety nie dojdzie, no ale to i tak już nie ma sensu. Bo on pierwszy kontratakuje. Hej, on jest nasz. Dobra, Leprechaun Ball zanika. Rekrutujemy kolejne jednostki. Sporo tego będziemy mieć. To chiński Emperor Ball. Ni hao, dziękuję za zamówienie od nas. Aha, dobra. Znów to samo. I czy to są jednostki atakujące? To są pseudoczołgi. Ta kulka jest pijana. Jednostka zadaje 30 więcej obrażeń rumuńskim vampir balom. I więcej czwartego poziomu. No ale nie mamy chyba żadnego czwartego, więc luz. One są same czwartego. Uj, to krytyk wpadł i nic im się nie stało. O, niedobrze. Musimy się... A, nie chciałem w sumie tutaj. I to mam dosyć spory zasięg. Ho, ho, ho. Dobra, tu kolejny shoot. Ile to masz jeszcze życia? Od chuja! Ej, bo to się robi już niemiłe. Dobra. Król coś tam, Corvino coś? Nie zauważyłem, co tam było napisane. 200, czyli 50 jeszcze. Dobra, dopujemy się dalej. Dobra, jeszcze nie zaatakują. Nie jest źle. Więc tak, nie zabiję. Nie zabiję. Ile ty masz DPS-a? 4,8 razy 6. No to nie jest za dużo, to w sumie 24 punkty. Minimalne. Ale zaatakować trzeba, tylko... tego? No tego. Critical co? Co?
Aha, czyli trochę lipa w zwarciu. 0-0. No ubijamy tego, nie ma innej opcji. Nie ubijesz go, naprawdę? Ale tego ubijesz. Oj, nasz łuczniku, liczymy na ciebie. 0-0. 0-0. 0-1. No, zaliczę na fart. Weszło. Znów wejdzie 200. 203 nawet. 1-1. Dobra, zaatakuję od góry. Spore ty DPS już ma. 0-0. Skąd teraz zaatakuje? Niedobrze, 2. Zaczekaj. Strzelimy. No i wyszło. Takie nieduże straty w sumie, 3 i 3. Na te Drake'i, to... czy pseudo Drake'i. I wbiliśmy kolejny poziom, już na czwartą jednostkę, czwarty poziom jednostki. Dobrze idzie. Drzewo mądrości, zaklęte drzewo, w zamian za duszę twojego bohatera zwiększy jego poziom. Skrzynia oczywiście expy. Kolejny artefakt. Którym jest hełm samuraja. Hełm samuraj bala, idealne do bukake i cepoku. O Jezu, to jest genialne. 6-4. 6-4-4-6-10. Nie, to się nie opłaca za dwa obrażenia. Szkoda, bo to cepuku oczywiście mnie interesuje. Nie to, żeby coś innego. Nie mogę, nie no, genialne, serio. To było dobre. Bukake i seppuku. Disco kulek. Czy my już jesteśmy na następnym weeku? Chyba nie. Oj, wbiłem poziom. Nie zauważyłem. Ale i tak w sumie nic by to nie dało. Dobra, oczywiście strzelającego. Padł całkowicie, więc jest luz. Teraz sobie depujemy to, niech one podejdą. Nie mogę z tego bukake i seppuku, no. Jakie śmieszki. Skupimy się na jednym. No, skupmy się. I lecimy teraz na 21. To jak zwykle kończymy turę, bo one chyba jeszcze nie podejdą. Przynajmniej taką nadzieję. No i nadzieja jednak opłacalna. 1-2. Cały huk zadasz. Jako mięso armatnie w sumie nadajesz. 3-4. 3-4. 2-3. Weszło 4. Czy my będziemy atakować teraz piersi? Tak. Pierwsi. 10 i nasz bohater dotłucze raczej. No i dotłukł. Kolejne expy. To tutaj będzie gentleman, gentle ball. Polsko, chodź, napij się ze mną. Twoje napoje to szczyny, spróbuj tą wódkę. Kurwa, mocne to. Cipka. To jest jeden atakujący chyba dystansowo, prawda? Nie, wszystkie są milej. Znowu bym prawie się zdefował. 9. Ale dojdą w drugiej turze. Dobra, ale jak dotłuczemy go? 1-2, nie dotłuczemy go. Więc w sumie walimy w 11. Dotłuczę go. 3-3. 4-6, to się chyba nie opłaca. Będzie walić 9 teraz, tak? No 4-6, oczywiście walnęło 4.
to ósemeczka czy piąteczka? Ósemeczka, bo i tak my do niego nie dojdziemy na pewno. Ale on do nas już dojdzie, co ja? Czek, nie, nie dojdzie. No i super. Znów bezstratnie. Zabij w końcu ty coś. Znów leprikon. Księga wiedzy, znów doświadczenie. O, i znów kolejny poziom, jest, jak to leci. A nie, sorry, to był tamten poziom sprzed tego, sprzed gentlemana. Dobra, idziemy na naszego niedźwiadka. Przecież sobie to... Już nie można niestety odnowić sobie tego. Michał, dziękuję, to jest to samo co wtedy. Czyli chińskie jednostki mają jedną kwestię do powiedzenia. Czy no, przynajmniej w tej kwestii, jedna kwestia. 0-0. Te niedźwiedzie mogły być naprawdę ciężkie. Ale mają zasięg, cholera. Dobra, defujemy naszego shootera. W sumie on największe DPS-y robi. Przynajmniej już tutaj do nas nie dojdą. Nie zabiję i tak. Tu jest szansa, że zabije. I zabił, 135. 49. Dotłuczemy tego już. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. O, 4. Teraz będzie się ten ruszał, ale ten już, a chociaż może tutaj dojść do Polaka. Dobra, to czekamy. Ryzykuję. No i niepotrzebnie. A 1-1 w sumie poszło. 0-1. 5? O kurwa, nie zauważyłem tego. O fuck, no to jesteśmy trochę w dupie. Nie, skupiamy się maksymalnie na tym. Na serio nie zauważyłem, że miał aż tyle tutaj. No on skontratakuje 14-28. Mamy tylko 8 jednostek już tych. I co, nie opłaca się, bo on wtedy wytłucze. Ja tymi to w ogóle bym się defował, bo w sumie... No to i tak jest 12-24 niby, ale tu bardziej liczę na strzelających. 26. Właśnie. Zawsze to jakaś osłona, prawda? Czy nie przegramy tego raczej? No i Poland był poleciał. Nie przegramy tego raczej, aczkolwiek... To może być ciężko. Clear shot. No, jeszcze jednego zabił. Ładny krytyk mu wpadł. Dobra, zajebiście. I wygraliśmy. No ale 26 Poland Bali poleciało. Sporo. Dobra, podejdziemy sobie tutaj. Magiczne drzewko. Tu nie da przejść. W sumie tu nie chciałem z nim walczyć i nawet go nie zauważyłem, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, już w sumie ten odcinek, moi drodzy, na pewno podziela jakby do końca już na tą mapę. Teraz dwa odcinki na mapkę akurat wystarczą, będziecie mieć jeden dłuższy. Dobra, kończcie to szybciej. Tak się nie będę skupiał na tych walkach. Krytyk, defujemy się dalej. Defuj się. Dobij tego. 1-4. Wyszło 2. Dobra.
Pepychaczka. O kurwa, wskrzesili Maobala? Komunizm nie pokona Polski. Polska jest silna. Maobo. I w sumie tutaj zaraz będzie już nasza stocznia. Mamy nowy poziom. I tak się zastanawiam, czy jednak na tego... Na ten pan też nie pójść. Czekaj. Ataki twojego bohatera mają 30% szansy na zignorowanie 50% wrogiego pancerza, a tu jest... Ataki twojego bohatera mają 60% szans na zignorowanie 70% wrogiego pancerza. Jaki to jest sens? Nie rozumiem trochę tego. Dobra, pójdziemy w tą stronę. Blokuj. O, dobra. Może mamy jakieś inne zakręcia. Lecimy na Maobala. Dobra. O cholera. Może powinienem wrócić jednak. Ale będzie lipa, jak ja przegram to. Raczej szybciej. Może coś z tym kapitalizmem przydałoby się zrobić. Oho, 190 many mamy. Bomba na patyku. Pocisk zadaje obrażenia obszarowe o wielkości dwóch pól w każdym kierunku. Wszystkie oddziały na polu docelowym i w polach sąsiednich otrzymują 75 obrażeń. Nie jest wcale dużo. A to co jest? Przeciwnik otrzymuje 80. Wiecie co? Akbal. Ten pocisk zadaje obrażenia obszarowe w wielkości jednego pola w każdym kierunku. Wszystkie oddziały na polu docelowym i polach sąsiednich otrzymują 100 obrażeń. Co w wielkości dwóch pól. Więc nie można było to walnąć tu. No, trudno, zobaczmy. Bez rewelacji. Dobra, no to jeden z nas zostaje tatkować, tylko to jest tak. Ten jest strzelający pierwszego poziomu. Ten będzie tylko pierwszy. Jeden. Dobra, depujemy się. Ten mnie martwi strasznie. To są bardzo mocne jednostki. Nie możemy dać łucznika zaatakować, bo będzie problem. 1-1. No dobra. A tu ile wejdzie? 2-3. Okej, okay, niech będzie. No i oczywiście weszło 2. Dlatego musimy tu atakować. Innej opcji nie mamy. Tylko Polska może w kosmos, kurwa. Ale tak, na pewno dałbym... O! W sumie to też może nie być takie złe. Ale dobra, pójdziemy to w ten sposób. Kapitalist. Dwie sztuki, dobra, miło było. Staw to moje jednostki, mendy. Ja tu się nawet nie przejmuję. Dobra, defujemy. 001 3-4 0-1. Nie wiem co tu w sumie ugrać. 1-2. Dobra.
2, 5, 0, 1. Liczę na naszego bohatera, że on cokolwiek zrobi temu. Coś można by było jeszcze zrzucić. Albo przynajmniej walnąć hamburgerem. Albo jeszcze można by było. Tylko czy to jest tutaj? Nie, tutaj tego nie ma niestety. Strzał w kolano. W sumie mogliśmy zeslowować kogoś. No dobra. No. Coś się zdarzyło? Naprawdę? Halo, gro. Okej, coś się zbugowało. Dobra, nie ma sensu. Nie chcecie tak? No nie mówcie, że to się zbugowało, no proszę. I tak będzie to ryczeć. Nic nie da. Mamy to by to. No niestety musicie wytrzymać te piski, bo coś się zbugowało. 01 77 47. Boję się, że dojdzie do tamtego. Ale jednak. Utłukliśmy, tego też utłukliśmy. Dobra, kończmy to szpiego, już mnie zaczyna wkurzać. Piszczenie. 9 krytyk. 15, ładnie. Weszło 3. Nie mogę samuraja walić. Dwa. Jezu. Naprawdę? Serio? Aż tak zbugowało się? Dobra, moi drodzy, musimy zrobić szybkie cięcie. No jak widać, gra czasem ma jeszcze jakieś takie swoje problemy, więc no, musiałem szybkie cięcie zrobić. Będę miał więcej montażu. Tomalio, jeśli przewieziesz mnie do Polski, pomogę ci uzyskać pomoc socjalną w Niemczech. Nie będziesz już musiała pracować. Dobra, udało się to wygrać. Akurat na sam kurde koniec, nie? Musiało się to zbugować, no ale trudno. Dobra, moi drodzy. Wygraliśmy w sumie pierwszą, z tego co widzę, chiński biznes. Pierwszą kampanię. Został nam w sumie po prostu Brexit. Nikt już nie chce u siebie Polski. Wydostań się z tego podłego kraju. Zbierz swoją przepychaczkę i ruszaj dalej. I jeżeli będziecie chcieli obejrzeć kolejne odcinki w moim wykonaniu, to lajkujcie, komentujcie. No i co, moi drodzy, do zobaczenia w innych grach. Trzymajcie się. Hej, hej.